zawodnika bardzo rzadko startującego w Pucharze Świata, czy w tym letnim cyklu Grand Prix. To zawodnik norweskiego zaplecza, jakby skazany na Puchar Kontynentalny w poprzednich sezonach, ma już 24 lata, ale błysnął formą przed 2 tygodniami i teraz też bardzo dobry daleki skok Daniela Forfanga, zawodnika z Tromsø. Daniel Forfang wygrywał na Wielkiej Krotki w Zakopanem w 2003 roku zawody Pucharu Kontynentalnego. W łącznej klasyfikacji tamtego cyklu był wówczas 5. Teraz w sezonie letnim prezentuje świetną formę, jest zdecydowanie najlepszy z Norwegów. Tak jak mówiliśmy, był 1. w Innsbrucku. A dzisiaj także ponad 130 metrów, 134, a zatem dokładnie tyle, ile prowadzący do tej pory Michael Neumayer.